Stowarzyszenie Nasz Dom, Nasz Świat powstało 5 lat temu z inicjatywy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami i głównym celem stowarzyszenia było utworzenie placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, co stało się 1 września 2020 roku. Warsztat terapii zajęciowej to placówka, w której uczestnicy produkują określone wytwory. Te wytwory później są sprzedawane, a uzyskane z tej sprzedaży pieniądze przeznaczamy na integrację uczestników. Są to rozmaite formy integracji, które mają służyć przede wszystkim ich osobistemu rozwojowi, ale także zdobywaniu umiejętności współpracy w grupie na przykład. W poszczególnych pracowniach tematycznych, na przykład rękodzieła, stolarskiej, krawieckiej, nasi uczestnicy wykonują bardzo piękne rzeczy. Są to i poduszki, i maskotki, i rozmaite emblematy, i ozdoby na przykład świąteczne, czy to bożonarodzeniowe, czy wielkanocne. W przyszłości zamierzamy otworzyć sklep internetowy i wówczas będzie możliwość zakupu tych wszystkich rzeczy, no a my będziemy mieli pieniądze na dalsze funkcjonowanie oraz na integrację naszych uczestników.